To będzie już 17. uroczysta gala Włóczni Jadźwingów. Jeszcze tylko kilkadziesiąt godzin pozostało mieszkańcom miasta na składanie wniosków o przyznanie Włóczni Jadźwingów. Termin upływa w piątek 10 stycznia, a póki co propozycji wpłynęło około 20. Wniosek może złożyć każdy, osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Kandydatem w plebiscycie może być osoba, firma, organizacja lub zespół posiadający wybitne osiągnięcia czy zasługi lub sukcesy rzutujące pozytywnie na życie publiczne czy społeczne Suwałk. Do nagrody można zgłaszać również firmy lub przedsiębiorców, których produkt lub usługa cieszy się szczególnym uznaniem suwalskiej społeczności. Warunkiem niezbędnym w tym przypadku jest prowadzenie działalności na terenie naszego miasta. Wniesione propozycje oceni kapituła złożona z laureatów tej nagrody z ostatnich 2 lat. Swój werdykt jako rekomendację przedłoży prezydentowi miasta, który dokona ostatecznego wyboru. Nagrody w postaci statuetek autorstwa Andrzeja Strumiły laureaci otrzymają na dorocznym balu karnawałowym wydanym przez prezydenta Suwałk. Odbędzie się on 22 lutego. Wzór wniosku dostępny jest w internecie na stronie um.suwalki.pl. Wypełniony dokument należy dostarczyć do ratusza drogą elektroniczną na adres widoczny na dole ekranu lub dostarczyć go osobiście do magistratu do pokoju numer 5.